Dlaczego stosujemy żyłki przyponowe? Po pierwsze, gdy weźmie zbyt duża ryba w stosunku do wytrzymałości naszego zestawu, zerwie tylko przypon, a nie cały zestaw. Podobnie przy zaczepie zerwie się tylko przypon, a nie cały zestaw. Tutaj mamy 3 żyłeczki przyponowe, moje ulubione: Kolmik, Rive i Drenan. Praktycznie każda firma ma dobre żyłki przyponowe. Warto stosować sprawdzonych firm. Wtedy mamy pewność, że te przypony wystarczą na długi czas i przede wszystkim nie będziemy zrywali ryb. Żyłeczka, gdy jest dobrze przechowywana, taki przypon jest w stanie wytrzymać nam nawet 2-3 lata. Ważne, żeby przypony nie były gdzieś przy źródle ciepła, przy kaloryferze, ani w piwnicy, żeby nie zawilgotniały. Po prostu w pokoju, w mieszkaniu i na pewno nam te przypony posłużą 2-3 lata. O to możemy być spokojni. Tutaj zobaczcie, mamy haczyk Drenan Red Roach 20. Jest to maleńki haczyk, jest zawiązany na cienkiej żyłce przyponowej. I teraz tak, ta żyłka jest bardzo miękka, nam się ugina, co powoduje prezentację ochotki w sposób naturalny. Wyobraźmy sobie, że właśnie łowimy tym przyponem płocie z opadu, zakładamy ochotkę, ten haczyk nam opada naturalnie. Gdybyśmy tu zastosowali zwykłą żyłkę, dodatkową za grubą, ten przypon by nam opadał w sposób sztywny, płocie by nie miało przykładowo takiego zaufania. Gdy przypon jest miękki, prezentuje przynętę, przykładowo ochotkę w sposób naturalny. Ten haczyk nam, ta żyłka z haczykiem opada nam mięciutko, prezentuje w sposób naturalny, wzbudzamy większe zaufanie u ryb i mamy szybsze brania.